Jak dobrze wiecie, pracuję sobie w Rybce, ale że ostatnio w Polsce było 20 stopni, postanowiłem wybrać się do stolicy na urlop. Gdzie ten Ryczyk mi poszedł, jak on nie ma wolnego? Co to? Jakiś list? Kochany szefie, jestem w obligacji, mam biegunkę, wracam w poniedziałek. Stolica, korki, smoki, pałac kultury, to jest życie. Tu się żyje na poziomie. Rulu złoty, daj no 2 złote na browarka. Ach, tak i to pożyje. Ale nie tylko on, seniorki też się cieszą warszawskim snem. Zaduszka, to tak pięknie nie było. 13. emerytura, 14. emerytura. Jarek to wie, jak kobiecie dogodzić. Taki przystojny mężczyzna. Po odwiedzeniu Pałacu Kultury postanowiłem kontynuować zwiedzanie, ale że widoczność była słaba, stwierdziłem, że wejdę po takich fajnych czarnych schodkach, żeby lepiej zobaczyć okolice. Nagle w okolicy zrobił się jakiś dziwny ruch. Panie, złaż pan stamtąd, bo zaraz pana zlikwidujemy. Ha, ale śmieszny przebieraniec. Panie, co pan? Chujał im dopiero za 2 tygodnie. Zamaskowany terrorysta z siatką z dybki wszedł na pomnik smoleński i grozi detonacją ładunku wybuchowego. Na razie nie powiedział, jakie są jego żądania. Panie terrorysto! Jakie pan ma żądania? Zadania? A sprzedaję rzeczy i sprzątam rybkę. Panie dowódco! Terrorysta powiedział, że sprzątnie rybkę. Co, kurwa? Moją żonę? Kurwa, ale mu z granatnika. Panie dowódco, już nie trzeba, chyba schodzi. Po krótkim odpoczynku postanowiłem, że zejdę już z tych schodków, bo widok i tak był kiepski. Nagle stado przebierańców rzuciło mnie na podłogę. Widać w tej Warszawie to tacy przyjacielscy ludzie, że chcą się przytulać od samego początku znajomości. Po bohaterskiej akcji komandosów terrorysta został zatrzymany. Nie podał powodów, dla których chciał wybuchnąć pomnik. Jedyne o czym wspomniał to, że pozdrawia szefa i że chyba nie uda mu się dotrzeć do rybki na czas. Panie Areczku, takiej wymówki to jeszcze nie widziałem. I tak pan będziesz to musiał odpracować. Dobry wieczór Państwo! Przy mikrofonie z pięknego narodowego komentuje do Państwa Mateusz Rozporek. Niech spełnią się nasze sny, autostrada do Euro została otwarta. Jedyne co musimy zrobić, to na nią wjechać i nie przegapić zjazdu. No kurwa, ja tak kiedyś przegapiłem, to garzynka tak się darła, że zapomniałem dokąd jadę. Panowie, od początku ciśniemy Janów z Mołdawii, oni traktorami jeżdżą do pracy. Nie to co wy, topka światowego futbolu. Panie, co pan? Ja w Legii gram. A, no ta, zapomniałem kogo powołałem. Niestety, proszę Państwa, do przerwy przegrywamy z Mołdawią 0-1. Zapytacie Państwo, jak to się stało? Otóż już odpowiadam. Tak jak zawsze, tego mać. Szkoda strzępić ryja. Ej, no panowie, tak grać nie będziemy. Co to ma być? Gracie tak jak baby w FIPie, niby dobre staty, ale i tak kopnąć prosto piłkę nie umieta. Ja się na to nie zgadzam. Ja mam kontrakt do końca eliminacji i chcę zagrać na Euro. Grosik, zmotywuj kolegów. No, macie zapis. Nie odpierdalać! Moja krew. Dobrze im powiedziałeś. Szanowni Państwo, początek drugiej połowy wygląda obiecująco. Polska włączyła tryb Barcelony i zaczyna atakować ze wszystkich stron. Mołdawia ledwo stoi, ale czy to wystarczy, żeby... Gol świderski! Tak jest, proszę Państwa. Arek Milik zrobił to, co umie najlepiej. Nie dotknął piłki w polu karnym. Te trafia do Świderskiego i mamy gola. Ale to wciąż za mało. Za mało to ja browaru wypiłem, żeby to oglądać. I niestety, proszę Państwa, po 95 minutach spotkania z Mołdawią remisujemy na własnym stadionie z tą potęgą piłki nożnej. Mateusz, czy moja carska korona jest już gotowa? Tak, panie prezesie, ale może by na wyniki poczekać. Mateusz, mać koronu i nie Panie carze, panie carze! No co się stało, Andrzej? Przegraliśmy! Co mnie piłka nożna obchodzi, jak ja tu zaraz terem Polski zostanę? Alik będzie pierwszą damą. Mecz to w sumie nie tak źle, udało nam się zremisować z mołdawską potęgą. Wybory przegraliśmy. Jak przegraliśmy? Jak wygraliśmy? Przecież mamy 36%. Niepokonani, jak gołota! No ale koalicja ma większość. Andrzej? Pakuj Alika. Musimy uczekać. I dobry wieczór Państwu! Z tej strony Michał Pachu. Przypominam, że cała propaganda ostatnich lat to tak naprawdę był prank, a Donald Tusk jest najlepszym rudym człowiekiem na świecie. Do widzenia. Jeszcze taki żart na koniec na poprawę wizerunku. Pokazuje się, że piwo Memcena ma więcej procent niż Konfederacja w wyborach. Dobranoc.